Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski, rozmowy Celińskiego jak co tydzień, a z nami w studio gość Krzysztof Topolski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Program nasz realizuje Maciek, a producentką programu jest pani Joanna Bielecka-Jasiocha. Bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Dzięki temu wsparciu dla Państwa możemy tworzyć te programy, które mam nadzieję oglądacie z przyjemnością. No i przechodzimy do rozmowy z gościem. Państwo z zapowiedzi już wiedzą. Krzysztof Topolski to człowiek, którego życiorysem można by było kilka osób obdzielić. No i właśnie co najbardziej by cię zdefiniowało, bo jesteś taki i bananową młodzieżą lat 60. Tak jest. Resortowym dzieckiem jak najbardziej. Tak jest. Emigrantem marcowym. Tak jest. Jak mówiłeś, pierwszym czy drugim posadzonym w marcu, po marcu 60. Nie. Nie? Nie, nie. Posadzili to nie z 8, już brali mnie, posadzili 10 marca. Natomiast. No, czyli dwa dni później. Pierwszy, no ale to już. Rozumiem. 8, 9 zwijali wszędzie. Tak. Natomiast pierwszy wyrok. W ramach procesów marsowych, aha, to miałem ja. To pierwszy, przed moim wyrokiem nikt nie wiedział, ile lat będą dawali. Czy pojadą po maksie, czy już się uspokoją. Czyli proszę Państwa, właściciel pierwszego wyroku w procesach marcowych, potem emigrant, potem początkujący biznesmen w Szwecji, potem boj hotelowy w Kanadzie, potem. Ale jeszcze bankructwo w Szwecji. A bankructwo w Szwecji. Zbankrutowany biznesmen w Szwecji, Kanada, boj hotelowy, różne prace, w końcu biznes i kolejne etapy biznesowe. No w tej chwili mieszkasz w Polsce. Jakbyś tak musiał na szybko powiedzieć, co cię najbardziej definiuje z tego wszystkiego? Tak. Pierwsza myśl. Nie, cholerę nie można. Nie. Po prostu tego było tyle. I większość to było wesołe rzeczy, nawet smutne rzeczy stawały się po czasie wesołe. Wszystko. Kocham moją przeszłość kabaretową w Polsce. Byłem młodym kabareciarzem. Maciek Zębaty, Andrzej Wojciechowski, moi przyjaciele. Z nimi pracowałem dla Zębatego, nawet trochę pisałem te straszne rzeczy Zębatego, niektóre były moje. Dam ci przykład. Przyszedł ja ze szkoły bez prawego łóżka. Nauczyciel zbyt wielką siłę ma w paluszkach. Przykład. No właśnie, to jest taki wierszyk nawet, powiedziałbym, na czasie, bo teraz ja niedawno odkryłem, że w pewnej szkole w województwie pomorskim wezwano, najpierw poszedł uczeń na dywanik, a potem wezwano jego rodziców, bo krytykował oglądanie filmu o świętym Janie Pawle II na godzinie wychowawczej i pewnie to o tym chłopczyku ten wierszyk. Tak, no szczególnie przy obecnym, właściwie nam panującym ministrze, który wychowuje wszystkich. Jeszcze nie od przedszkola, on ma od klasy pierwszej do końca studiów. Ale to się może zmienić. A to się może, on tak. Może przejąć, bo w przedszkolu już należy indoktrynować. Także no nie, to... no żeby nie było za późno. No tak, tak, tak. Bo później tak, czasami tak. Jest za późno i to nie wychodzi. No ale byłeś człowiekiem w latach 60. No, należącym do klasy uprzywilejowanej dzięki pozycji szczególnie ojca, rodziców. No ojciec minister, matka lekarka, asystent w klinice hematologii. No tak, to była tak wierchuszka. I tak cię to bawiło, że zacząłeś pisać teksty do kabaretu? Nie. To był mój naturalny talent. Aha, pamiętaj, że jeszcze pewną cechą moją jest skromność. No, to jedna z twoich głównych zalet, to wiem. Tak. Spotkaliśmy się w pierwszej klasie 1 września 1953 roku z Andrzejem Wojciechowskim, który dostał w pierwszej klasie ksywkę Murzynek. A czemu Murzynek?
On był ciemny na twarzy i miał czarne włosy i kędzierzawe i dostał ksywkę Murzynek w pierwszej klasie. Nosił ją przez całą szkołę podstawową, potem go rodzice zabrali do Francji, bo dostali jakąś fuchę w jakiejś gazecie polskiej we Francji na parę lat. Także Andrzej wrócił na pół Francuzem, ale nasza przyjaźń przetrwała. Nasza przyjaźń przetrwała w szkole, jakiego nie było z 5 lat, wrócił, ale już do liceum, tylko był na francuskim i na niemieckim. A potem jak mnie wy z Polski, brzydkie słowo chciałem powiedzieć, Andrzej został i rozłąka trwała 19 lat. Gdzieś na początku lat 80. dostałem, bo miałem kontakt z podziemiem polskim, dostałem cynk, kim on jest, co on robi oficjalnie i nieoficjalnie. Jego tytuł, jego imię i nazwisko pisywał do Le Monde i do Pierre Wodnik. To była jego ksywka, Pierre Wodnik. Bezpieka szalała, żeby dojść, to jest Pierre Wodnik, bo informacje prosto od Adama Michnika przenosił Jasio Weiss, no niestety umarł, informacje, a Andrzej to przerabiał na informację lecącą do francuskiej prasy, pierwsze strony. Ale wróćmy do tych lat 60., bo już wyskoczyłeś mu w lata 80., to kawał czasu. Ale z nim zacząłem pisać szopkę na naszych nauczycieli. Zrobiliśmy szopkę na studniówkę z kukiełkami, które zrobiły nasze dziewczyny. Zdjęcia twarzy i resztę kukiełki, jakieś poszyły ubrania. A myśmy pisali teksty do szopki. I nagle stwierdziliśmy, że kochamy tą robotę. Szczególnie, że nie wiem, może ogląda Krzysiek Knitel, klasę niżej się pojawił, który nam robił muzykę. Jasio Weiss, znaleźliśmy jeszcze jednego młodego tekściarza. Odkryliśmy dwie klasy niżej Magdę Umer, która śpiewała. I no jak nam wyszła ta szopka, tośmy już pojechali z tym koksem i tworzyliśmy własny kabaret. Potem, ja już siedziałem, jak to się zamieniło w drugą stodołę, to już ja siedziałem wtedy. Także to przyszło samo z siebie. No przyszło samo z siebie, a jednocześnie ty już w tym czasie, jak piszesz w swojej książce, ja zresztą będę polecał tę książkę, Jacek Rakowicki rozmawia z Krzysztofem Topolskim, resortowe dziecko najgorszego sortu, tak wygląda książka, to ty już wtedy stałeś się rewizjonistą, bo do tego, żebyś zaczął wątpić w komunizm, potrzebowałeś wyprawy do ojczyzny komunizmu. Przeczytałeś oczywiście. A widzisz? A co byś poczuł? Masz lat 15. Jesteś w domu dla marszałków i generałów armii, bo mojego ojca zaprosił jego przyjaciel, generał armii, Glavnozawiedniczy Leningradsko-Wyższego Uczelnictwa, dowodzący uczelnią Wyższą Szkołą Wojskową w Leningradzie, który był generałem armii i zaprosił mojego ojca, bo współpracowali w czasie II wojny światowej, zostali przyjaciółmi. Zresztą super porządny człowiek, generał Miłoski. Zaprosił nas i jesteśmy w domu dla marszałków w Gruzji, dla marszałków i generałów armii, tych niższych już nie. I jest ogrodnik, pracuje, jest, ma przepiękną córkę 14-letnią, ale one dojrzewają szybciej w tamtych promieniach słońca. Ja i ty miałeś 15, więc to jeszcze nie, tak, nie schodzimy w te dziwne rejony. Tak, nie, ale zakochałem się w niej. Przepiękna dziewczyna, zaprosiłem ją na lody, marożenej. Poszliśmy we dwójkę, zwinęła nas o 9 wieczorem milicja. Tak, ja, późno wieczorem. Tak. Ja miałem propusk, czyli przepustkę z tego domu marszałków, bo każdy otrzymywał takie coś, jak tam mieszkał,
No a ona była po prostu córką ogrodnika, także nic. Mnie odwieźli z honorami salutując, a ją posadzili na 24, miała lat 14 i ojciec ją odbierał. Za chodzenie z lodami. Ale ze mną nie miała prawa. Nie miała prawa. Niedopuszczalne. Zacząłby ci komunizm wietrzeć z głowy? No, uznałbym, że jest dziwny. A potem jeszcze wtedy, 62 rok, w Moskwie jestem, są zjazdy, spotkania pod Kremlem, recytuje Jewtuszenko, Wozniesieński, śpiewa Okudżawa, a schodzi się 500-700 osób, no bo żadnego nagłośnienia, nic. A otacza to wszystko milicja, każdy jest legitymowany. Ja tam, znowu, ja byłem na paszporcie dyplomatycznym. Tak, dziękuję. Dobro, pożałuję. Wyjechałem młodym komunistą, bo takim mnie wychowywał tata, a wróciłem już rewizjonistą i akurat nie otwierał się Klub Michnika. Klub Poszukiwaczy Sprzeczności. Tak jest. No i trochę byłeś skazany, bo to było twoje towarzystwo, otoczenie szkolne, sąsiedzkie. Dokładnie, dokładnie. Klasa wyżej, Lityński, Blas, Marek Borowski, nie w klubie, na to nie będę, nie wymieniał klubowiczy. Wszystko jedno, klub w sumie to było 10 szkół. Przypuszczam, że ten klub to było około 150 osób. Tam to się zwiększało, mniejszało, ale to było 10 szkół, wiodących szkół warszawskich. Inteligencja, no a reszta to już historia klubu. Myśmy zaczynali, partia nas kochała, nosiła na rękach, no niedługo, pół roku, bo to poszło w złą stronę. Ale jak Adam to organizował, to na początku wszystko było, no proszę bardzo, no potem już nie było, proszę bardzo. Z tego, co czytałem, to mieliście zły dobór prelegentów, no różne takie... No rewelacyjnych, bardzo... najlepszych, najlepszych możliwych ludzi. No tam się nas odnalazł Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, ale Jacek był związany bardziej z klubem. Nie był członkiem klubu, on był dorosłym człowiekiem, no ale on już poszedł siedzieć przed nami w 67. Ten za list. Siadł, tak, tak. Za list. No dobrze, ale powiedz sam, znaczy może inaczej, zanim dojdziemy do tego 68 roku, w którym wszystko stało się jasne, szczególnie to, kto jest jakiej narodowości, ty miałeś poczucie, twoi rodzice mieli takie poczucie, że jesteście Żydami, że jesteście jacyś inni? W życiu. Przede wszystkim w domu w ogóle nie była choinka, święta były obchodzone, Boże Narodzenie. Oczywiście nie było żadnego chodzenia do kościoła, ale zrozumiałe ateiści. To, że jestem Żydem, to nie rozumiałem tego, bo to powiedział mi Józef Blas, miałem 6 lat, bo podsłuchał rodziców, jak mówili. Pokażę ci nawet ławkę na skwerze, przy której on mi to powiedział. Ale to było tak absurdalne dla mnie, nie wiem, no równie dobrze, ja wiem, astronauta, nic. Najmniejszego możliwego poczucia inności, że jestem Żydem, wszyscy są Polacy, w ogóle do głowy mi nie przyszło. Bardzo mądrą miałem wychowawczynię w szkole, w liceum, niesłychanie mądrą i ona kiedyś wzięła mnie na bok i powiedziała tak, jak kolega zamiast dać słowo honoru, już nie wiem, że czegoś nie zrobił, nie pamiętał, on powiedział, jak Boga kocham, ja go zacząłem wyśmiewać. I ona mnie wzięła po lekcji, powiedziała, słuchaj Krzysiu, on powiedział, bo chciał powiedzieć, że mówi prawdę.
kto w jakiego Boga wierzy bądź nie wierzy, to jest jego sprawa. Ale zachowałeś się wstrętnie. Nazywała się pani Pitkiewicz. Jej nigdy nie zapomnę. Nigdy. No ale tak koło klasy, koniec 10-11, która była maturalną, ona zbierała grupę ludzi i myśmy zaczynali się uczyć nie tej historii. Jakiejś innej, tak? Jakiejś trochę innej. Pierwszy raz usłyszałem o Katyniu. W ogóle kto usłyszał? Pakt Ribbentrop-Mołotow? Kto to usłyszał? A ona taką grupkę zebrała 7-8 u siebie w domu przy herbatce. Nam robiła wykłady z innej historii. Ale że już byłem w klubie poszukiwaczy sprzeczności, to ja już chłonęłem, bo ja już widziałem, to znaczy nie to, że komunizm jest zły, że poszedł w złym kierunku i trzeba naprawić, że idea była słuszna, tylko wykonanie jest złe. I tak prawdę mówiąc, większość z nas byli tacy, którzy w mojej klasie, nie członkowie klubu, potem żeśmy po latach rozmawiali, z innych rodzin, z AK i tak dalej. Oni się specjalnie nie otwierali. Oni tych rozterek naprawiania komunizmu nie mieli. Tak, tak. A myśmy wszyscy tak chcieli ten komunizm koniecznie naprawiać. To, że tego się nie da naprawić, to ja dopiero już pół roku siedziałem w więzieniu, jak weszliśmy do Czechosłowacji, żeśmy pomogli. Ja stwierdziłem, że to już jest... No słuchaj, ale no, chciałeś naprawiać ten komunizm. Chcieliście naprawiać ten komunizm, a w którymś momencie komunizm zaczął naprawiać was w sposób intensywny w 1968 tak. roku. Też z różnym skutkiem, tak między nami mówiąc. Tak. Powiedz, tamta, wiesz, bo ja przypadkiem dosyć, to znaczy może tak nie do końca przypadkiem, ponieważ ja zawodowo oglądam telewizję reżimową, więc trafiłem na taką... Mnie nie stać, przepraszam cię, codziennie na nowe telewizory. W związku z powyższym daj słowo honoru. Państwu daję i tobie słowo honoru. Nie ma możliwości, żebym nawet włączył. Łamie się, jak nie ma w Eurosporcie czegoś, co ja lubię i muszę TVP Sport oglądać, to mam głębokie wyrzuty sumienia i uważam, że jestem obrzydliwy. Wiesz, a ja, no, państwo wiedzą, ja wspólnie z Radkiem Grucą prowadzimy taki program Bez Wyjścia, który jest poświęcony Polexitowi, czyli temu, co ta władza robi, żeby nas z Europy wyprowadzić, więc ja z tego powodu i czytam tygodniki wiadomej proweniencji i oglądam tę telewizję, ale wracając do tej... Nie, teraz ja zadam pytanie. Teraz ja cię zapytam. Ja dam słowo honoru, że nie mogę, bo musiałbym codziennie nowy telewizor mieć. Jak ty to wytrzymujesz? To znaczy, powiem ci tak, nazywam się Milion i cierpię za miliony. Zawsze się do tego jakoś przygotowuję, wiesz, siadam w bezpiecznej odległości, staram się, żeby pod ręką nic ciężkiego nie było. No, wiesz, jakieś techniki takie różne, dalekowschodnie, wiesz, uspokajania się. Ale do czego dążę? Wiesz, trafiłem na dyskusję, nie powiem ci nawet, kto tam dyskutował, jacyś historycy, jacyś publicyści o marcu 68 roku. I usłyszałem, że marzec 68 roku miał dwa wymiary. Walki wewnętrznej w partii moczarowcy kontra reszta świata i walki narodowych odłamów partii komunistycznych w bloku sowieckim z dominacją rosyjską i próbą zelżenia tej zależności. W ogóle w tej dyskusji nie było mowy o jakiejś młodzieży, o jakichś studentach, którzy czegoś by chcieli. Ten wątek w tej dyskusji nie padł. Jeśli padł, to gdzieś tam w którymś momencie, że no byliście tym ramieniem tej czy innej frakcji partyjnej. No, pytam ciebie jako uczestnika. Masz takie poczucie, że
rozgrywałeś jako jakieś frakcje? Ja, przestań, absurdy. To jest totalny absurd. Myśmy dążyli do poznania, do dojścia do tego, dlaczego to jest zepsute i jak to trzeba naprawić. Myśmy w to wierzyli, że to trzeba naprawić. Odejście bardzo wielu z nas jeszcze do dzisiaj jest mocno lewicowych, że nie wspomnę, wspomnę Marka Borowskiego. Ja nie. Ja poszedłem na prawo, ja potem skończyłem jako fundator i trochę maszyna napędowa partii konserwatywnej. No właśnie, byłeś kanadyjskim konserwatystą. Progresyw konserwatyw, to jest jedyna partia, która jest progresywno-konserwatywna. Nie, myśmy się tego nie czuli. Oczywiście wewnątrz partii odchodziła bójka, którą myśmy niespecjalnie znali, rozumieli. Wiedzieliśmy, że jest grupa Moczarowska, skurwysyny, przepraszam Państwa, bydlaki, chamy. Czy Moczar był antysemitą? Wierzę, wątpię. Uznał, że jest to dla niego... Dobre narzędzie. Dobre narzędzie, to wszystko. Miał to bardzo w głębokim poważaniu. Natomiast par do władzy. I prawdą jest, że zabrakło mu jednego głosu w bluzie politycznym, Breżniewa. Prawdą jest, że około połowy 15 do 20 marca, gdyby nie Breżniew, pierwszym sekretarzem zostałby Moczar. Ale ja to wiem post factum. Myśmy o tym nie mieli podzielonego pojęcia. Wiedzieliśmy, co oni robią. Wiedzieliśmy, że idzie rozruba. Nie rozumieliśmy, że średnie wychowane w ZMP towarzystwo z partii ma zablokowane stanowiska i tych trzeba trochę pousuwać. No to fajno wyrzucić Żydów i miejsce się ich obsadzi. Albo się da tak zwane docentury marcowe. Nie wiem, czy o tym czytałeś. Ale to jest wiedza post factum. Myśmy wtedy nie zdawali sobie sprawy. No słuchaj, no to gdzie jest ten wątek, którego nie wymieniło, nie wymienili eksperci TVP Info? To co wam chodziło? Że, przecież ty wcześniej już wiedziałeś, że istnieje cenzura, borykałeś się z chodziłem nią na mysią z moim chodziłeś tekstami. Na mysią, poprawiałeś tak. Teksty, musiałeś znaleźć coś, co tak. Się rymuje, to dokładnie. Żeby zastąpić złe słowo, no i tam nie wiem, jakiś spektakl teatralny i tak dalej, nie pierwszy, nie ostatni, który został zdjęty tak. Z tym i raptem no, jest SDS, za dyma. Już pora smażyć konfitury, no. To o tym jest mało wiadomo, ale co tam było, Staś o tym, Osiecka, najlepsze pióra, tam naprawdę, powiem ci, przypomnę ci pewien wiersz Tuwima. Nie narzekajmy na cenzurę, bo rzekł mędrzec w związku z tym tematem, że dowcip, który cenzor zrozumiał, zasługuje na konfiskatę. Nie, myśmy chcieli, większość myślę, nie mówię za wszystkich, mówię za siebie. Ja rozumiałem, że ten system trzeba naprawić, tak mi zresztą tłumaczył to ojciec. 3 marca wziąłem go na spacer z psem. I powiedziałem mu, tata, czy nie widzisz, że już wszystko się rozwala. Towarzysz Jaruzelski usuwa Żydów. No tak, już była czystka antysemicka w wojsku. A i tak dalej. To tata mi dalej o błędach i wypaczeniach, ale oni wierzyli w komunizm. Przed śmiercią Adam Szaf, byłem u niego, to było parę tygodni przed śmiercią, i on mi powiedział coś takiego, to był przyjaciel moich, no, ze Lwowa, komunista. Powiedział, widzisz Krzysiu, myśmy sądzili, że myśmy zrozumieli prawa rządzące historią, a myśmy stworzyli tylko jeszcze jedną religię. Jakie to mądre. Bardzo, bardzo. No ale słuchaj, idziemy do tego marca. No gdzieś jest ferment, pobudzenie. Ty wtedy
zajmujesz się, powiedziałbym, rozpoznaniem radiotelegraficznym, czyli zajmujesz się spięciem radiowęzła Politechniki. Tak, bo 90% akademików Polibudy były w okolicy placu Zbawiciela, Narutowicza, ten główny wielki, i potem w jednej ulicy obok na Kopińskiej, o ile ja pamiętam, były dziewczyny, ale to był tylko jeden przekręcik, kiedy można było z jednego tego głównego miejsca, który wychodzi na plac Narutowicza, stamtąd tylko jedno pokrętło wpuszczało, że ten sam informacje leciały w całym radiowęźle wszystkich. Młodszym widzom powiemy, że radiowęzeł to było takie radio przewodowe, gdzie wisiały sobie głośniczki w każdym pokoju w akademiku i można było używać tego jak radia, jak komunikatora dzisiejszego. I ten radiowęzeł nadawał to, co nadawał. Nie było szczególnego wyboru. Zdaje się, że można było go tylko wyłączyć ewentualnie. Tak. Nie, ale można było włączyć na to, że na przykład odwołane zajęcia tu, tak. Ale była komunikacja. I ty byłeś tym, który znał te tajemnice, w jaki sposób spowodować, że te radiowęzły działały w jednej sieci. I powiadomić brać studencką o tym, co się dzieje. Co się dzieje na uniwersytecie. Było to dokładnie tak. Tutaj muszę użyć jednego nazwiska. Marzyłbym, żeby mnie słuchał Stasio. Staś Kwitkiewicz. Staś Kwitkiewicz był szefem SOD-u, Studenckich Ośrodków Dyskusyjnych, których ja byłem założycielem wszystkich SOD-ów w całej Warszawie, potem w Polsce i tak dalej. Był szefem SOD-u. I on dostarczył mi kluczy do radiowęzła. Ja się widziałem, nadawałem całą noc, mówiąc tym głosem, że pobili, no głębokim barytonem, że pobili studentów, aresztowania na uniwersytecie, że zwołujemy wiec na godzinę 12 w Wielkiej Auli, żeby wszyscy przyszli, naszych studentów pobito. No i wynik był, bo aula była zapakowana o 12, wszystkie balkony i krużganki, a to jest ogromna rzecz, podejrzewam, że z 5000, a może przesadzam, może 3, ale nie można było szpilki wetknąć w tym. Ono i odbyła się tam wiec poparcia dla Uniwerku. Zresztą przyszła grupa z Uniwerku. Grupę przyprowadził mój kuzyn, Janusz Zamorski. Obecnie mieszka w Niemczech. Ale to przypadek zupełny. Szedł na czele tej grupy. Czy on przyprowadził, nie wiem. No potem było pałowanie straszne. Pałował wtedy coś, co się nazywało Golędzinów. Przyszłe ZOMO. Przyszłe ZOMO, ale byli dobrze zaopatrzeni. Była prowokacja, bo było palenie gazet, Życie Warszawy napisało fałszywe informacje na pierwszej stronie, co się działo na Uniwerku, więc było masowe palenie gazet. I ktoś rzucił hasło, idziemy pod Życie Warszawy, a Życie Warszawy było tuż przy Placu Unii. Nie było jeszcze autostrady, była prosta droga. No i ruszyło te 3000. Po drodze był zapór z Kolędzinowa i pierwsze wielkie pałowanie. Znaczy drugie pierwsze pałowanie było dzień wcześniej na Uniwerku. Uniwersyteckie. I rozpędzono was. Tak. Jak sam piszesz w książce, ponieważ byłeś szybki i wysportowany, to tam jakoś udało ci się. Tak. W miarę uciec. Nie było aresztowań wtedy. W tym momencie było lanie, było bicie. I co? I jak dalej to się toczy? Mój marzec. Tak.
Poszedłem, aha, rano 9 byłem u Adama o 7 rano i mu zameldowałem, jak idiota. Ja mówię to z perspektywy czasu, no przecież tam było 24 na godzinę nagrywanie było, ale gdzie myśmy o tym wiedzieli? Powiem ci, Sewek, jak ty to oglądasz, to cię w szlak trafi, Sewek Blumstein, bo myśmy byli tacy inteligentni wtedy, że Jaś Lityński poszedł się ukrywać do Sewka Blumsteina. No, zaoszczędzili na benzynie. Nie, i ja nie zdawałem sobie sprawy, że to jest nagrywane. U Adama, nie, to nieważne kto był. Była pewna piękna kobieta. No i powiedziałem mu, że to wygląda dobrze na Polibudzie. On mi jeszcze tam parę rzeczy powiedział. Byliśmy nagrywani na 100%. No ale kto wtedy to rozumiał? Po tym pałowaniu wróciłem na Polibudę i poszedłem do komitetu ZMS-u, Związek Młodzieży Socjalistycznej. Znałem cały zarząd, kiedyś byłem w ZMS-ie. I znałem cały zarząd, to byli koledzy. Doszło do piekielnej awantury, w której ja powiedziałem, co się dzieje w Polsce, jak się dzieje w Polsce. I wtedy powiedziałam, proszę Państwa, to jest ciekawość. Wy myślicie, że żołnierze wyklęci dzisiejsi, to byli święci ludzie. Oni nie kradli, nie mordowali, nie tego, tylko ja mam sprawozdania, jak facet, który ma w Zakopanem dzisiaj pomnik ogień, jak w 1946 roku napadł na żydowski dom dziecka i wymordowali połowę domu dziecka. Osobistą relację mam z tego. Przeżył jeden chłopak, który uciekł przez Słowację do wtedy Palestyny. Identyczna rzecz. W tym czasie byli partyzanci, nie żołnierze wyklęci. Nic złego nigdy nie robili, a broń Boże. Nie kradli, nie mordowali, nie palili, nic takiego. I co tydzień się otwierał nowy pomnik partyzanta. Nie ma żadnej różnicy z tym, co dzisiaj Kaczor wyprawia. Zero różnicy. Identyczne. Kto przeżył ten czas, tak przykłada się. I ja im powiedziałem, że jak mówimy o w czasie awantury tam, że jak już mówimy o co tydzień o bohaterstwie partyzantów i jak to Polacy nic nie robili, tylko zajmowali się ratowaniem Żydów, to może, a już te antysemickie moczar kręcił antysemityzm na całego już 3 lata, i ja powiedziałem, słuchajcie, to jeżeli mówimy o tych wszystkich bohaterach, to może pomówmy troszkę o szmalcownikach. Słyszeliście? O spojrzenie szmalcowników. Tego. Powiedziałem, że można obliczyć, że na 3 miliony Żydów zamordowanych wewnątrz Polski 2 700 000 załatwili Niemcy, a 300 tysięcy Polacy. Przy czym bardzo ważne, nie ujmuje bohaterstwa. Połowę drzewek w Yad Vashem, połowę drzewek ma polskie imiona. To są ludzie, którzy naprawdę ratowali Żydów. W Yad Vashem tych drzewek w tej chwili jest 20 parę tysięcy. 13 tysięcy to jest polskie nazwiska, 13 tysięcy to jest reszta Europy. To jest szalenie ważne. Mówić o historii taką, jak ona była, nie pieprzyć, ale szacun dla prawdziwych ludzi. Ja sam nie wiem, gdybyśmy mieli, pamiętajcie, że tylko w Polsce, no i w Rosji, za przechowywanie Żyda nie dość, że się traciło życie, ale zabijali całą rodzinę, to do cholery, jak ja sobie zadaję pytanie, czy ja bym się odważył, a ja odpowiadam, nie wiem. Ja tego nie wiem, czy ja bym się odważył to zrobić. Także tu trzeba trzymać. No ale wracamy do tego ZMS-u. No po prostu był jeden, który sypał.
klapnąłeś, tak? Tak. Klapnąłeś. Nie, ja pogadajmy o szmalcownikach. Jeszcze, i to jest jedna rzecz, za to dostałem 28 artykuł MKK, który znowu wraca w tej chwili, o obrażanie narodu polskiego. MKK to był mały kodeks karny zrobiony przeciwko Niemcom, ale ja powiedziałem właśnie to. Aha, jeszcze powiedziałem, że, bo to było po wojnie sześciodniowej, że Jerozolimę tak się należy Izraelowi, jak Polsce Wrocław. Niemcy wywołali najstraszliwszą wojnę na świecie. Ja pieprzę, że tam Chrobry wbijał słupy 1000 lat temu. 800-900 lat to było niemieckie, to było niemieckie. Wywołali najstraszliwszą wojnę w historii świata i zapłacili za to utratą Wrocławia, Szczecina, Poznań był polski. Tak samo Nasser chciał zepchnąć Żydów do morza, wymordować, stworzyć kolejny holokaust. Rzuciły się trzy państwa arabskie, przewaga ludności 10-1 na Izrael. Dostali w dupę w czasie wojny sześciodniowej. Izrael odbił Jerozolimę i mu się tak należy Jerozolima jak Polsce Wrocław. Za to dostałem zarzut obrazu narodu polskiego do 10 lat. Dzisiaj artykuł 135, paragraf 2, o ile pamiętam, to tylko do 3 lat, także jest dużo lepiej. A zniesiono tą obrazę narodu polskiego, zniesiono ten 135 paragraf 2, to jest za obrazę prezydenta, flagi, zawracanie głowy. Krzysztof zaraz trafi do więzienia, to znaczy mówię o jego historii, a ja chcę tylko Państwu powiedzieć, mamy dla Państwa dwie książki. To jest rozmowa o życiu Krzysztofa, którą przeprowadził Jacek Krakowiecki. Dwie książki z dedykacjami. Zwyczajowo mogą trafić do tych, którzy szybciutko napiszą do mnie maila. Przypominam, m.celiński@resetobywatelski.pl. Dwie pierwsze osoby, które napiszą maila, dostaną książkę z dedykacją, a my już wchodzimy, no bo dostałeś zarzut, w końcu poważny. Nie, jeszcze oprócz tego miałem głoszenie fałszywych poglądów mogących wzbudzić niepokój społeczny. No, ale tak. Ale to tak przy okazji. To do półtorej roku, tamten był. Ale rozumiem, że wtedy pozwolono ci poznać, bo dostałeś sankcje. Pozwolono ci poznać Rakowiecką. Wow. Wszystkie pawilony. Dwunastkę, czyli pawilon zbudowany przez... Wyleciało mi z głowy, przed chwilą ci o nim mówiłem. Dwunasty zbudowany dla więźniów, którzy byli więźniowie żelazną twarzą, kompletna izolacja, obłęd. Dwunastka. Mówiłeś, że dziesiątka to Różański. Dwunastka Różański. Dziesiątka przedwojenna, ale też śledcza. No i główny pawilon, pod którym były najgorsze karcery. Ja pobiłem rekord karcerów. A jak się pobija rekord karcerów? Post factum się dowiedziałem. Napisał o tym ktoś, kto to przebadał. To się książka nazywa Anatomia buntu Andrzeja Friszke. I ja się z niej dowiedziałem. Ja tylko wiedziałem, że z 8 miesięcy śledztwa to ze 3 miesiące spędziłem w karcerach, ale ja po prostu byłem czupurny jak jasna cholera. I na początku próbowali mnie karcer na dziesiątce, ale to było na parterze, tylko taka tygrysówka. A że nie działało, chyba było polecenie śledczych jeszcze, żeby dojebać mi, no to mi wrzucono ten karcer pod tym głównym więzieniem, a to już były lochy. To już były lochy. 2 tygodnie w bieliźnie, zimno, beton, piętro pod ziemią, na górze małe okienko zablindowane, żarówka 15-watowa świecąca się cały czas, deska przykręcona do podłogi, w bieliźnie śpisz na tej desce, kibel w rogu, przymocowana pokrywa kibla łańcuchem do ściany, żeby nie klawiszowi nie przyłożyć. No, to już była zabawa. Ale to i to... Dostaje ktoś, kto nawet nie ma zarzutów o próbę obalenia ustroju, godzenia w sojusze, tylko ktoś, kto obraził naród polski, ciężko oczywiście, nie ulega
nie ulega wątpliwości, ale ktoś, kto po prostu powiedział coś nieprawomyślnego. Jeżeli Kaczor i PiS wygrają wybory, to nas czeka powrót. Oni są, no powiem to, nie wiem, czy mnie nie wyrzucisz. Ja uważam, że faszyzm i komunizm to są dwie strony tego samego medalu. Uważam na spokojnie, że PiS to jest partia faszystowska. Jak ja biorę program PiS-u i sobie przejrzę Mussoliniego, nie mówię o Hitlerze, bo Hitler to była skrajna forma faszyzmu, nazywamy to hitleryzm, mówimy o faszystach. Jak ja się popatrzę, no to jak wezmę sobie to, co obiecywał ludziom Mussolini, jak było Mussoliniego 500+, zachęcam do zapoznania się, i to wszystko, co dzisiejsza władza robi, i ten kierunek, a przypominam Kaczora, który mówił o tym, że ci emigranci z Afryki to niosą jakieś zarazki. No Goebbels dosyć dużo mówił o zarazkach, którzy noszą Żydzi. To nas to czeka tu w Polsce. To jest kwestia czasu. Nie dość, że wylecimy z Unii na zbity ryj, to nas czeka, jeżeli oni skręcą te wybory, no to czarno to widzę, najczarniej jak tylko mogę. I błagam, ludzie, wszyscy idą do wyborów. Każdy głos będzie się liczył. Tu nie ma żartów. Wracam z uporem. Ale zaraz już wyzwolimy się z tego 68 roku. Dostajesz wyrok, jedziesz do Strzelec Opolskich go odsiedzieć. Nie będziemy Państwu wszystkiego zdradzać, bo po to ta książka jest, którą możecie znaleźć. Więc ja pozwolę sobie skrócić, bo opowieści więzienne w tej książce są znakomite. Ale na wesoło. Cała książka jest na wesoło, nawet mam wrażenie, że ty przeżywałeś to wszystko po to, żeby potem robić z tego dowcipy i żartować. Masz wyjść z tego więzienia i zaraz po wyjściu dostajesz informację, że państwo polskie ma dalszy pomysł na twoją naprawę. Dostaję wezwanie na służbę, bo wyrzucono mnie ze studiów. Jakoś dziwną rzeczą, mam na kawałek papieru z dziekanatu, oni się aresztowano mnie 10, a dostałem informację od dziekana, że z uwagi na nieuczęszczanie w zajęciach, mogę to pokazać, mam to, oczywiście nie przy sobie, zostaję usunięty ze studiów. Nawet nie pomyślał, że mam grypę. Nie wpadł na to. Nie wpadł na to. Bo grypa wtedy była rzadsza. Tak, 22 jestem usunięty ze studiów, zatem nadaję się do służby wojskowej, wychodzę z więzienia ze Strzelec Opolskich, a to ciężkie więzienie było, i po 3 dniach dostaję wezwanie do Orzysza. Do dzisiaj zdaje się działa Orzysz, jako, przynajmniej działał do 89 roku na pewno. Chyba już w tej chwili nie, ale bardzo długo jeszcze już po 89 roku była tam jednostka specjalna. Tak, to była karna jednostka, tak. To było na wykończenie. Tak. To było pomyślane na wykończenie, bezdyskusyjnie. I wtedy dochodzisz do wniosku, że jesteś wariatem. Nie, profesor... w książce napisałem, profesor, który jest szefem oddziału wariatkowie, profesor, nie będę sobie przypominał, odkrył, że mam nerwicę postreaktywną, bardzo groźna rzecz. Mogę na przykład w pewnym momencie bez żadnego powodu rzucić się na kogoś, bo to jest nerwica, tak się to nazywało. Sami Państwo widzicie, ile ja ryzykuję. Tak. No i wylądowałem w domu wariatów. Nie, on, w
wolno było wychodzić na spacery do sadu, do tego, więc to nie był, nie byliśmy zamknięci w pokojach, ale były tylko przepustki, jak uznawali, że już ta nerwica postraktywna jest lepsza, to puszczali na weekend. Jak przyszło głosowanie do Sejmu, to na 50 osób, które były chore na nerwicę postraktywną, zostało uznane 40 osób jako te, które już mogą pojechać i głosować, a dla 10 była urna wyborcza w domu wariatów. Przysięgam, była urna wyborcza w domu wariatów, bo głosowało 99,9% społeczeństwa. No tam chyba 0,8. Tak. No i siedziałem w domu wariatów od 25 marca do około 10 czerwca, bo jednocześnie szły starania o mój wyjazd, to jest emigrację. Burdel był przecież, niewiele widzę, co robi prawica. Jednego dnia 3 osoby dostały zgody na wyjazd, 3 wysoko zamieszane w marzec i w klub Michnika. Włodek Rabinowicz, profesor filozofii dzisiaj na Uniwersytecie w Uppsali, już emerytowany, Włodek Kaufmann, profesor astrofizyki, który ma 10 planetoid, które się nazywają Włodek 1, Włodek 2, Włodek 3 i tak dalej. Jedyny w historii, który jest członkiem Akademii Nauk francuskiej i angielskiej, bo się nie lubią, a on jest członkiem obydwu. I ja tego samego dnia dostajemy zgodę na emigrację. Czyli na biurze politycznym zapadła decyzja, że można. Że można. No i wychodzę natychmiast zdrowiej, wychodzę z domu wariatów, 25 wyjeżdżam z Polski na zawsze, z rampy oświęcimskiej. Czyli z dworca gdańskiego. Dworzec gdański, tak. Ja niestety z niepokojem patrzę na zegarek, dlatego pominę wszystkie twoje sukcesy biznesowe, jak również upadłości, które opisujesz. Ale skończyłem sukcesem. Tak, to skończyłeś sukcesem. Powiem Państwu tylko, że widzicie przed sobą kogoś, kto, bo to mnie strasznie ubawiło. Tam opisujesz taki epizod malowania pewnego punktu dealerskiego, w którym doszliście do wniosku, że należy to malować natryskowo, tylko nie przewidzieliście ze wspólnikiem wiatru, w związku z czym pomalowaliście na żółto większość asortymentu. No, jaguary. Jaguary, tym podobne rowery rzeczy. I tak dalej. Tak. Mieli pomalować ścianę, pomalowali samochody. Ale mój wspólnik malowania, firma nazywała się Swedish Quality, bo to dobrze brzmiało, nikt z nas nie umiał malować, był przesławny Henio Daszkiewicz, potem Dasko, bo się skrócił, bo Daszkiewicz nie wymawiali. Jeden z najbardziej inteligentnych ludzi, niestety nie żyje już 20 lat chyba, odszedł, ale to jest w ogóle człowiek legenda, Henio. No to on był moim wspólnikiem w firmie malarskiej, która nie odniosła sukcesu. Zbankrutowała, bo żeśmy uciekli z tego miejsca. Koszty pokrycia strat 5 lat byśmy musieli odrabiać. Natomiast happy end polega na tym, że Krzysztof trzymał się branży samochodowej, ale już nie jej budynków, a samych samochodów, i tutaj odniósł wiele sukcesów opisanych w książce. No i wrócił do Polski jako milioner z Kanady, choć nie nazywał się Stan Tymiński, o którym też w tej książce Państwo trochę doczytacie. Krzysztof, ale ponieważ musimy kończyć, przyjechałeś do Polski i opisujesz, że no miałeś po tej Kanadzie, byłeś wtedy no już bardzo długo w Kanadzie, przeszedłeś różne szczeble kariery, byłeś już na bardzo dobrym statusie i społecznym, i finansowym. Należałeś do ludzi zamożnych i ludzi ustosunkowanych w Kanadzie, przyjechałeś tutaj, spojrzałeś na tą Polskę i doszedłeś do wniosku, że ojej. Ale ja tą Polskę kochałem, ja chciałem wrócić. Inna rzecz, że poznałem miłość, największą mojego życia, drugą moją żonę, Żabę, Iwonę Jurczenko do polsku, Żabę ją nazywałem. Ona tam siedzi gdzieś chyba na górze i słucha, a jak powiem coś źle, to robi Krzysiu, coś takiego. I
I tu nie było mowy. To jest, ja się podjąłem decyzję, wracam do Polski i zrobiłem to w ciągu 2 miesięcy. Sprzedałem wszystkie biznesy, którymi musiałem się zajmować tam doraźnie, więc dealershipy i tak dalej, i tak dalej. Nieruchomości cuda. No, miałem koneksje, kontakty międzynarodowe, firmy, to zatrzymałem i robiłem to z Polski. To była tragedia, tragedia. Telefon do Kanady czy do Ameryki błyskawiczny to było 7 godzin czekania, a normalna rozmowa to 3 dni. Młodzi ludzie tego nie zapamiętają. Dla mnie szok, bo ja już na normalnych telefonach pracowałem. Co jest? Ja od 84 roku, nie, kłamie, 87, 6 może, miałem telefon, komórkę już. Jak przyjechał do mnie mój przyjaciel Jurek Woźnicki w 89 roku i ja pokazałem mu komórkę, a on potem był dziekanem elektroniki. Mówił: Matko Boska, a Polska, ale ja tęskniłem, ja strasznie chciałem. Słuchaj, bo są, też dotykasz tego tematu, ale to jest w ogóle temat, który jakoś w debacie też brzmi. No, wielu emigrantów marcowych żyje z urazem do Polski. A wiesz, jak zabolało ludzi. Jezus Maria, moja pierwsza żona, z którą jestem zaprzyjaźniony, ona nie mogła mnie zrozumieć. Jednym z powodów rozwodów było, że ja oszalałem na punkcie Polski. Ona cierpiała. Nagle, ni stąd, ni zwąd, jesteś parchem, przepraszam bardzo, wypierdalaj. Ból, który to sprawiło, ludzie rozszerzali to na Polskę. Do dzisiaj wielu emigrantów jest takich z 68 roku, którzy mają pretensje do Polski. I ja im się specjalnie nie dziwię, bo trzeba było, ja oddzieliłem tych, coś na Hanie, powiem tego słowa, moczarowców i innych bydlaków, od Polaków, od przyjaciół, od Jurka Woźnickiego, który był jednym świadkiem obronnym na moim procesie. Potrafiłem to oddzielić. Bardzo niewielu. Moja pierwsza żona, Wanda, tak strasznie cierpiała z tego powodu, co ją spotkało, że ona się oddzieliła murem. Moje dzieci kanadyjskie nie znały polskiego, bo myśmy powiedzieli: nie ma Polski, nigdy jej nie będzie. Mówimy w domu po angielsku. Dzieci nie będą biegały do kościółka tańczyć krakowiaczka w niedzielę. No i nie biegają. Natomiast przyjechała do mnie odwiedzić mnie, bo zostaliśmy przyjaciółmi dalej. Jesteśmy do dzisiaj. 97 rok. Chodziła po Warszawie. I nie wiem, do kogo ja mówię, ale proszę Państwa, ona chodziła w miejsca swoje i płakała. Miała wtedy, ja wiem, 46-7 lat, kiedy chodziła i płakała, płakała, płakała. To było tak bolesne. Ja wróciłem, bo rozdzieliłem tych bydlaków od normalnych ludzi, od mojej Polski, a w ogóle zawsze lubiłem Kozietulskiego. Natomiast to jest problem. Niektórzy do dzisiaj nie przyjechali do Polski. No właśnie. A już naprawdę na koniec. Ja widzę ten zegar i zaraz tutaj Maciek będzie miał do mnie potężne pretensje. No ale mamy tę Polskę taką, jaką mamy. To już w trakcie tej rozmowy dałeś odczuć, że jakby obecne rządy te od 8 lat to nie są twoje ulubione rządy, mówiąc bardzo oględnie, ale ja patrzę też pod kątem tego, jak Polska się zmienia pod wpływem tych rządów, jak, no wiesz, no nie dalej jak chyba przedwczoraj w piśmie, które się nazywa
samo siebie tygodnikiem opinii, mówię o do rzeczy, jest jakiś wywiad z koszmarnym człowiekiem, Stanisławem Michalkiewiczem, czy jakiś jego tekst i wypuszcza to do rzeczy z takim leadem, czyli tekstem wprowadzającym, że te wszystkie ataki na świętego Jana Pawła II to Żydzi prowokują, Żydzi z gazety. O Jezu! Z Judenratu Gazety Wyborczej, to cytuję z pamięci, ale nie przekręcam. Jezus i frakcja Jezus. Żydowska w TVN-ie. I muszę ci powiedzieć, że wiesz, mnie to ścina z nóg, a nie wiem, co, jak może potraktować to ktoś, kto ma doświadczenie marca 1968 roku. Po pierwsze, Adam powiedział, był jakiś wywiad Adama, że w cudzysłowie, on nie może przestać kochać Jana Pawła. To jakaś wypowiedź. Tu bym z nim dyskutował. Ale nie, ja okay. Nie wiem, ale to była wypowiedź Adama. Dobrze. To był człowiek. Teraz ja uważam, że to był jeden z największych Polaków, który przejdzie do historii jako jeden z największych ludzi, bo kluczową rolę w obaleniu komunizmu na świecie Ronald Reagan, Margaret Thatcher i Jan Paweł II. No dobrze, ale masz tutaj określoną reakcję. To Żydzi atakują Jana Pawła II. Ja nie mówię o tym jednostkowym głupku, który to napisał, tylko mówię o pewnej atmosferze, która w Polsce się od 8 lat wytworzyła. Ty mówisz o nich faszyści. To jest jakaś taka specyfika. Ale ja ich nie przezywam, ja ich nazywam z uwagi na moją wiedzę, którą posiadłem przez 50 lat, studiując historię XX wieku, przepraszam za brzydkie słowo, i bo po prostu jak cię kopną w dupę, to chcesz wiedzieć dlaczego, tak? To ja przez 50 lat studiuję historię XX wieku w paru językach i na spokojnie określam, że PiS jest to partia czysto bazująca na czysto faszystowskich zobacz, zasadach. Wygrywają wybory. Ja cię pytam bardziej o Polskę, jak nie o ten nieszczęsny PiS. Czy na przykład swoim przyjaciołom, którzy jeszcze do tej Polski nie wrócili, nie chcą wrócić, z twojego pokolenia, z pokolenia marca 68, powiedziałbyś dzisiaj, przyjedźcie, osiedlcie się, to jest w sumie fajny kraj. Cholera, na pewno powiedziałbym to 10 lat temu, bezdyskusyjnie. Ja zakochałem się w Polsce, ja wpadłem, była brudna, śmierdząca, biedna, tragedia, ale to była Polska. I ta Polska dalej istnieje. Słuchaj, jak się popatrzysz na trumpizm w Stanach, no to znowu masz ta sama zabawka, a do cholery on dostał oddanych głosów, ja wiem, 48,9%. Tak, prawie, ale to jest tam, zdaje się, w liczbach bezwzględnych ponad 40 milionów. No, nie mylisz się, my mówimy o 60 paru. No być może. 60 okay. paru. Dobrze, bo łatwo idiotom zakręcić w głowie. Łatwo, to jest proste. To rozumiał Mussolini, to rozumiał Lenin, to rozumiał Mao, to rozumiał, nie porównuję ich do hitlerowców, nie idźmy za daleko. Co więcej, nie myślę, żeby Kaczor był antysemitą. Nienawidzę go, promuję faszyzm, proszę bardzo, niech mnie sądzi, natomiast podejrzewam, że nie był antysemitą. Natomiast robił coś takiego, jak były wyskoki antysemickie. Rozumiesz? To wystarczy. To wystarczy. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dzięki, że wpadłeś do Warszawy, bo Krzysztof pokochał tę Polskę i tak naprawdę to na warmińsko-mazurskim. Tę Polskę. Nie, ale ja mieszkanie w Warszawie i tak. Chałupę. Proszę Państwa, tę książkę otrzymają pan Andrzej Mroczkowski i pani Bożena Breczko napisali piersi.
Ja widzę, że tych maili jest więcej. Ja tu jeszcze z Krzysztofem ponegocjuję, może jeszcze coś znajdziemy, ale na razie te dwie, które mam, to już dwa pierwsze maile ogłosiłem. Może kolejne osoby jakoś damy radę z tą wysyłką. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję Państwu za dziękuję, uwagę. Dziękuję, że dałeś mi się wygadać przez ludźmi. Ja naprawdę serdecznie dziękuję. Państwu też dziękuję bardzo. Mnie było bardzo miło i to była duża satysfakcja i przyjemność rozmawiać z Tobą tutaj. Proszę Państwa, Krzysztof Topolski, sam o sobie pisze Polak, Żyd, biznesmen, milioner, czasami lewak, ale w granicach zdrowego rozsądku był naszym wspólnym gościem. Ja Państwa oczywiście zapraszam już za moment. Kraków, Warszawa, wspólna sprawa, kolejny nasz program, a rozmowy Celińskiego jak zwykle w co niedziela o godzinie 19. Dziękuję Państwu pięknie, kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo. Reset obywatelski.